Gry wideo generalnie są bardzo drogie w produkcji. Potem trzeba jeszcze wpompować kupę kasy w promocje, marketing, dystrybucję, rozwój itd. Nic więc dziwnego, że największe premiery swoje kosztują. Jedyną alternatywą są reedycje albo totalny szmelc, który można znaleźć w wielkich koszach w marketach. Mam wrażenie, że kiedyś tego szmelcu produkowało się o wiele więcej, a na pewno prostszy był dostęp do niego. Dzisiaj świadomość graczy naprawdę wzrosła. Nawet dzieciom trudno dzisiaj wcisnąć totalny krab, bo dzięki stałemu dostępowi do internetu, YouTube'a i tak dalej, wiedzą w co warto zagrać i co trzyma przyzwoity poziom. Jeszcze kilka lat temu rynek w Polsce wyglądał zupełnie inaczej, a na taśmowej produkcji niskobudżetowych gier wideo można było całkiem nieźle zarobić. Tego typu produkcje dystrybuowane były przede wszystkim w kioskach, punktach z prasą, a nawet w osiedlowych spożywczakach. Dobrze pamiętam czasy, gdy mama wysyłała mnie do sklepu po mleko, a ja przy okazji przeglądałem dostępne gazety, szukając nowych gier. I nie mam tu na myśli czasopism, do których w formie dodatku dołączane były płyty, ale kioskowe wydania premierowe. Czasami nawet je kupowałem i jeżeli trafiłem dobrze, bawiłem się przyzwoicie, ale to była loteria. W tym materiale przeanalizujemy sobie te ciekawe, choć nieco już zapomniane czasy. Zapraszam. Na przełomie XX i XXI wieku kioskowy rynek gier wideo zdominowany był przez 5 wydawnictw. Koda, Lemon Interactive, City Interactive, Play Publishing i Ringer Axel Springer. Trzy pierwsze wydawnictwa mają jednak ze sobą wiele wspólnego i w zasadzie są kolejnymi wcieleniami tej samej firmy. Marek Tymiński w 1997 roku założył wydawnictwo Koda. Firma ta zajmowała się dystrybucją mało znanych tytułów, takich jak na przykład Kryształowy Klucz, Zwariowany Czarodziej czy Submarine Titans. W roku 2000 Tymiński założył kolejne wydawnictwo, czyli Lemon Interactive, które w całości przejęło tak zwany portfel wydawniczy jego poprzedniej firmy. Dzięki Lemon Interactive na polski rynek trafiło m.in. Hooligans, Olimpijskie Zmagania 2002, Aquanox, Car Tycoon czy Nina Kroniki Agenta. Firma tworzyła także własne niskobudżetowe produkcje, a najlepszą był Starmageddon, czyli kosmiczny RTS z 2002 roku, który z tego co pamiętam był całkiem przyzwoity. Lemon Interactive posiadało dwie tanie serie wydawnicze, a mianowicie Supergra i Ultragra. Większość produkcji można było kupić w pobliskim kiosku za mniej więcej 10-20 zł. W 2002 roku Lemon Interactive przekształciło się w City Interactive. Szefem nowo powstałej firmy został prezes i założyciel Kody oraz Lemon Interactive, czyli Marek Tymiński. Tak narodziła się firma, która działa do dzisiaj i która solidnie się przez te 16 lat rozwinęła. Początkowo City Interactive zajmowało się wyłącznie produkcją i dystrybucją własnych, autorskich gier wideo. Za wydawanie tytułów opracowanych przez zewnętrznych deweloperów odpowiadała inna, powiązana z City Interactive spółka. Oni Media, znana także pod nazwą Oni Games. City Interactive kurczowo trzymało się swojego segmentu rynku, czyli gier budżetowych, sprzedawanych w kioskach i niedrogich. Pierwszą samodzielną produkcją City Interactive była wydana w kwietniu 2003 roku wyścigowa gra akcji Smash Up Derby. Można powiedzieć, że była to nielicencjonowana kontynuacja słynnego Destruction Derby. W dniu premiery gra kosztowała dokładnie 19,90. W tym samym roku pojawiło się także Wings of Honor, czyli zręcznościowy symulator lotu osadzony w realiach I wojny światowej, Chickenator, czyli humorystyczna strzelanka nawiązująca do serii Kurka Wodna, a także II wojna światowa, Eskadra Orłów, a więc kolejny symulator lotniczy, tym razem w realiach II wojny światowej. City Interactive produkowało bardzo dużo tytułów jak na tak niewielką firmę. W pierwszych latach działalności pojawiały się średnio 3-4 tytuły rocznie. W tym samym czasie na rynek trafiały także gry zagraniczne dystrybuowane przez spółkę Oni Games. Pierwszą było Ultimate Demolition Derby, czyli kolejna wariacja na temat Destruction Derby. Spółce Oni Games zawdzięczamy także takie produkcje jak UFO, Gniew Boga, Mustang z Zielonej Doliny, Krew i Honor, Imperatorzy Wieków, Tank Killer czy pierwszą część popularnej dzisiaj serii Sniper Elite. Jedynkę można było kupić w Polsce za jedyne 19,99, ale trzeba też pamiętać, że rodzima premiera odbyła się rok po zagranicznej. Wróćmy jeszcze na chwilę do samego City Interactive jako producenta gier. Istotnym tytułem w historii tego studia było Terrorist Takedown 2, czyli, o ile się nie mylę, pierwsza stworzona przez City Interactive produkcja napędzana silnikiem Jupiter EX, znanym z kultowego Fira. W tamtym czasie możliwości Jupitera naprawdę robiły wrażenie, a zakup licencji na ten silnik pozwolił zrobić polskiemu deweloperowi spory krok naprzód pod względem jakościowym. Od tej chwili wszystkie kolejne FPS-y od City Interactive wyglądały niemal identycznie. Jupiter EX napędzał kolejno
Mortyra Operację Storm, Code of Honor 2 Łańcuch Krytyczny, SAS Secure Tomorrow, The Royal Marines Commando, Najemników, Raid na Berlin Cień Stalingradu i jeszcze kilka innych tytułów. Trzeba tu jednak uczciwie zaznaczyć, że shootery od City Interactive, mimo że tanie i bardzo do siebie podobne, były grywalne i dało się nawet czerpać z nich swego rodzaju przyjemność. Stosunek ceny do jakości był odpowiedni. Widać było, że segment gier niskobudżetowych powoli zaczyna robić się dla twórców zbyt ciasny i że są gotowi wykonać krok naprzód. Przełomem była premiera Sniper Ghost Warrior. Nie był to tytuł gotowy na konkurencję z Call of Duty czy Battlefieldem, ale coś zdecydowanie więcej niż kolejny, sklecony na szybko shooter z kampanią na 3 godziny. Sniper śmigał już na opracowanym przez Techland silniku Chrome i w dniu premiery kosztował dokładnie 79,99, czyli więcej niż poprzednie dzieła firmy, ale taniej niż premiery z segmentu AAA. To była chwila, w której City Interactive przeniosło się z kiosków do sklepów branżowych. Wydawnictwu Ringer Axel Springer zawdzięczamy takie tytuły jak Kurka Wodna, Skoki Narciarskie, seria Gorki czy Crazy Taxi. Z kosztującym niecałe 2 dychy cyklem Dobra Gra zetknął się chyba każdy, kto ma więcej niż 20 lat. Ringer Axel Springer zajmowało się wyłącznie dystrybucją gier i nie tworzyło własnych. A co z Play Publishing? No, to jest firma, której zawdzięczamy chyba najbardziej kultowe kioskowe gry. Historia tego wydawnictwa i producenta zaczęła się bardzo dawno temu, bo w roku 1994, ale prawdziwy rozwój nastąpił na początku XXI wieku. Na rynek trafiło kilka gier skierowanych do dzieci, a także pierwsza stworzona przez Play Publishing gra wyścigowa. Kultowy Maluch Racer. Gra, powiedzmy sobie szczerze, beznadziejna, ale w tamtych czasach słyszał o niej chyba każdy. A to był dopiero początek, bo później Play Publishing wydało na świat także Poldek Driver, czyli wyścigi polonezami, Maluch Racer 2, Maluch Racer 3, Czeski Ride, Need for Russia 2, 3 i 4, Syrenka Racer i tak dalej. Jednak nie wszystkie te gry zostały wyprodukowane przez Play Publishing. Na przykład Maluch Racer 3 czy seria Need for Russia to już dzieła zewnętrznych, chociaż polskich ekip. Wydawnictwu Play Publishing zawdzięczamy też istnienie na polskim rynku serii Czarnobyl, fatalnej gry o powstaniu warszawskim, czy niegrywalnej skradanki Detektyw Rutkowski is Back. City Interactive, gdy już okrzepło na rynku, zaczęło zbierać siły do dalszej ekspansji, co się udało. Natomiast Play Publishing nadal trzyma się segmentu gier niskobudżetowych. Dzisiaj nie tak łatwo trafić w kiosku na nową grę za 10 czy 20 zł. W początkowej fazie istnienia wydawało się, że firma Playway zagospodaruje ten segment rynku, jednak obecnie wydawane przez nią gry, głównie symulatory, nie są aż tak tanie. Pewna epoka chyba definitywnie się skończyła. Dzisiaj zrobionego tanim kosztem, często niegrywalnego krapu, należy szukać na Steamie. Tam wciąż jest go pod dostatkiem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.